to witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za przybycie, dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło. Rzeszów to zresztą moje miasto jakby domowe, tutaj się wychowałem, także fajnie jest tutaj wrócić. Na początek kilka słów o mnie. Ogólnie pracuję jako senior software engineering test. Pracuję w Krakowie na co dzień. Jestem członkiem zespołu CrackUA. By the way, 19 marca to jest organizujemy demową konferencję testerską, nazwisko składka. Tam też będę występował z inną prezentacją, także jeżeli Wam się spodoba moja prezentacja, jeżeli chcecie przyjechać, to zapraszam bardzo serdecznie. Piszę bloga osobtesting.com. Ktoś kojarzy bloga? Jedna osoba, okej, dobra, to już coś. Poza tym jestem wykładowcą w Szkole Finansów i Biznesu Bistula. To jest warszawska szkoła, która ma studia podyplomowe z testowania programowania. Ja tam wykładam podstawy Java. Wspieram też open source, projekt FluentLenium. To jest taka nakładka na Selenium. Ktoś kojarzy? Pewnie nikt. Ogólnie ma być ciężkiego konkurenta, czyli jakiegoś tam selenoida, czy selenidę bodajże. Selenide, tak. I ten selenoid jest niestety popularniejszy niż selenium, ale zachęcam Was do spróbowania. Poza tym tweetuję, jestem na LinkedInie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, w jakiej firmie pracuję, to myślę, że można Was poznaleźć. Mam problem ze slajdami. Nie chcę się przewijać. Dobra. Ogólnie chciałbym zacząć swoją prezentację od takiej książki, od opowiedzenia o niej. Jak w ogóle testuję programowanie? Czy ktoś z Was czytał taką książkę? Ona jest po polsku też. Ja tutaj będę ją cytał po angielsku, bo taką książkę mam jakby w domu. Natomiast jeżeli wolicie czytać po polsku, to zachęcam. To jest jakby jedna z lepszych pozycji moim zdaniem na rynku testerskich. I ta książka jakby miała bardzo duży wpływ na to, gdzie obecnie jestem. W tej książce jest taki słynny cytat. Czyli jeżeli testerzy jakby chcą być obywatelami pierwszej kategorii, to muszą się nauczyć programować. Ogólnie rzecz biorąc, w Google kilka lat temu były testy manualne. Natomiast testerzy zauważyli, że przez to, że jakby nie uczestniczą w dyskusjach technicznych, nie rozmawiają jakby na równi z programistami, to ich wpływ na firmę jest niski. Dlatego zawzięli się w sobie, pewnie wymienili trochę ludzi i zaczęli po prostu pisać testy automatyczne. Ogólnie rzecz biorąc, w tej książce jest jeszcze drugi cytat, również bardzo słynny. Jakby wszyscy pracownicy Google uświadomili sobie, że jakość tak naprawdę dostarczana jest odpowiedzialnością wszystkich. Często my jako testerzy myślimy o sobie jako o strażnikach jakości, jako osobach, które przybijają pieczątki, które akceptują dany release, akceptują dane feature'y. Ja w swojej prezentacji staram się zmienić trochę to myślenie. Tak naprawdę my powinniśmy jako testerzy bardziej wspierać pewne procedury jakościowe, na przykład dostarczać tule programistom, mówić im, w jaki sposób pewne rzeczy przetestować. Natomiast nie powinniśmy być takim jakby blokerem w procesie. Zresztą o procesie będę jeszcze mówił w późniejszej części. I tak naprawdę kolejny cytat z tej książki. Deweloperzy są właścicielami testów i deweloperzy jakby są odpowiedzialni za jakość. To jest dość duże
duża zmiana myślenia, bo tak jak już wspomniałem, my często jako testerzy chcemy być strażnikami, chcemy dbać o jakość, natomiast powinniśmy trochę pomyśleć o tym, jak pracować jako zespół, jak pracować na przykład w Scrumie i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie jakby zespół w Google postanowił stworzyć coś nowego. Postanowił stworzyć zespół, który zajmuje się produktywnością. Nie tylko jakby dostarczanie wysokiej jakości, ale również szybkie dostarczanie rzeczy potrzebnych, dostarczanie rzeczy dobrych i przydatnych. Dobra. I teraz zastanówmy się, jakby jaki jest cel testowania tak naprawdę, jaki jest cel naszej pracy. Przede wszystkim dostarczenie produktu jak najwyższej jakości. To jest dość oczywiste. Jakby pamiętajcie o tym, że naszym celem jako testerzy nie jest przetestowanie aplikacji na środowisku testowym, nie jest zgłoszenie bugów, tylko naszym celem jako pracownikowi na przykład PGS jest dowiezienie. Jesteśmy członkami zespołu i tak naprawdę nasze pensje zależą od tego, że dowozimy. W sensie nie możemy na przykład jako testerzy blokować procesu release'owania. Jeśli chodzi o inżynierię produktywności, to również nie zapominamy o jakości, natomiast dodajemy kolejną zmienną, czyli czas. Chcemy dostarczyć jak najszybciej, chcemy zacząć zarabiać jak najszybciej pieniądze. Z tych pieniędzy są nasze pensje, więc jest to oczywista motywacja. Poza tym produkt musi spełniać wszystkie charakterystyki tam niefunkcjonalne, czyli być niezawodny, musi po prostu działać, musi mieć wydajność, musi być przyjemny w użytkowaniu i tak dalej. Jest taka popularna metryka w IT, reliability, czyli jakby, nie wiem, czy to jest dostępność, czy ogólnie ta metryka mówi nam, ile procent czasu produkt działa. Czyli załóżmy, że na przykład mamy Gmaila. Nie zdarzyło wam się, że Gmail nie działa. Więc jakby indeks dostępności Gmaila jest bardzo bliski 100%. Ten produkt po prostu cały czas działa. Napiszmy to sobie matematycznie. Niektórzy lubią matematykę. W testowaniu mamy funkcję jednej zmiennej, czyli jakby chcemy maksymalizować tylko jakość. Natomiast w inżynierii produktywności mamy funkcję trzech zmiennych. I ogólnie rzecz biorąc, czas jest w mianowniku, czyli tak naprawdę wzrost jakości nie zawsze oznacza to, że nasz produkt będzie lepszy, po prostu czy więcej zarobi. Podejrzewam, że większość z was korzysta ze Spotify'a. Ktoś korzysta ze Spotify'a? Spotify to jest taki typowy przykład na aplikację, która nie była idealna. Jeszcze rok czy dwa lata temu bardzo często się wieszała, bardzo często crashowała. Natomiast dostarczała po prostu fajną funkcjonalność. Mogliśmy sobie słuchać muzyki, mogliśmy jakby wybierać różne kategorie i tak dalej, i tak dalej. I właśnie też między innymi sposobem pracy Spotify'a się inspirowałem z tą prezentacją. Dobra, idźmy dalej. Nie widzę tych slajdów tutaj. Nie wiem, czy ktoś może mi pomóc, żebym miał... Muszę patrzeć na ekran i... Niewygodne.
Okej, okay, dzięki. Dobra. W inżynierii produktywności tak naprawdę musimy jako testerzy myśleć o produkcie jako o całości. Nie możemy tylko i wyłącznie myślić o bagach, o jirach, o testach. Musimy też myśleć o tym, żeby pracował po prostu na produkcji, żeby zarabiał pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Tak jak już wspomniałem, naszym celem jest maksymalizacja funkcji trzech zmiennych. I tworzę tą prezentację, doszedłem do takiego ciekawego wniosku, bo często zastanawiamy się tak naprawdę, czy testy manualne mają jakąś przyszłość, czy wszystko będzie później automatyzowane. Wydaje mi się, że tak naprawdę to zależy. Moja teściowa wszczepia rozruszniki serca. I wyobraźcie sobie, jeżeli testowalibyście rozrusznik serca, to nie polegalibyście tylko i wyłącznie na automatach, tylko sprawdzalibyście wszystko dokładnie, w jaki sposób to działa. W sensie bylibyście przerażeni wizją, że coś może nie zadziałać na produkcji, czyli w ciele jakby człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o takie testowanie webowe, testowanie stron, które być może się zajmujecie, no to prawdopodobnie tutaj czas testów manualnych jednak się kończy. Niestety jest tak, że mamy już tyle narzędzi pozwalających nam zrisować stronkę na produkcję z niskim ryzykiem. Mamy, pewnie słyszeliście o Blue-Green Deployment. To polega na tym, że mamy jakby dwie wersje strony i rewisujemy nową wersję na pulę, na której nie ma klientów, i stopniowo przepinamy ruch kliencki na nową pulę. Czyli na początku przepinamy 2% klientów, sprawdzamy, czy to działa, później przepinamy 10%, jeżeli coś nam wyjdzie, to możemy w każdej chwili wycofać na starą, ustawioną pulę. I tak dalej, i tak dalej. Możemy puszczać testy na produkcji, Selenium'y nawet. Możemy puszczać e-learningowe syntetiksy czy na produkcji, i tak dalej, i tak dalej. Chciałem Was zainteresować jeszcze, jeżeli ciekawi Was myślenie systemowe. To jest taki pan, nazywa się Edward Deming. To był pan, który badał, dlaczego Toyota w Japonii jest w stanie szybciej i przy wyższym indeksie jakości wyprodukować auto niż Amerykanie. On był w Japonii, analizował te różne procedury, lean manufacturing. Jeżeli Was ciekawi, to możecie sobie wygooglać. I on doszedł do takiego wniosku, że tak naprawdę większość problemów w biznesie jest spowodowanych niewłaściwym systemem pracy. Czyli tylko 6% jakby niekompetencją ludzką. Czyli prawdopodobnie często na przykład budujemy złą rzecz, źle pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o myślenie systemowe, to polecam jeszcze dwie inne książki. Książka Donnelly Meadows, Thinking in Systems, to jest taka najbardziej początkująca. Od tego zacznijcie. Natomiast książka The Few Discipline, ją polecał Adam Roman. Nie wiem, czy kojarzycie, Adam Roman jest profesorem bodajże. Nie wiem, czy profesorem, czy naukowcem na UJ-cie i wydał różne książki. I on właśnie poleca wszystkim testerom czytanie tej książki. Dobra, idźmy dalej. No to tak naprawdę, jakie są sposoby na zwiększenie produktywności? Bardzo się cieszę, że moja poprzedniczka użyła słowa shift left. Fajnie, że jakby rekruterzy też już to rozumieją, też o tym mówią.
robią. O co chodzi tak naprawdę w Shift Left? Wyobraźcie sobie, że macie odcinek czasu i jest on od lewej do prawej. I to jest jakby proces wytwarzania oprogramowania. I Shift Left, czyli skupiamy się na początku tego procesu. Czyli tak naprawdę skupiamy się na analizie wymagań, na testach niskopoziomowych, na decyzji, czy tak naprawdę budujemy właściwą rzecz. Tak naprawdę większość aktywności nowoczesnego testera wydaje mi się, że powinna się na tym skupiać. Shift Right. Tu z kolei totalne przeciwieństwo. Wspomniałem już o Blueprint Deployment. Jakby ogólnie nowoczesny sposób wytwarzania programowania pozwala nam sprawdzać wiele rzeczy na produkcji. Możemy sobie odpalać testy AB, możemy sobie odpalać seriumy nawet na produkcji, możemy śledzić wyjątki itd. itd. Poza tym testops. Ktoś słyszał o tej testops? To jest dość ciekawe słowo, ono było popularne kilka lat temu. I ja trochę je wygrzebałem na swoim blogu z grobu, można wręcz powiedzieć. I ostatnio to słowo zyskuje popularność. Ogólnie chodzi tutaj o to, żeby testerzy skupiali się na skillach również operacyjnych. Czyli żeby w dużym skrócie, żeby potrafili konfigurować środowiska testerskie. Czyli na przykład pewnie widzieliście w ofertach pracy, że jest mnóstwo teraz wymagań, że testerzy muszą znać Jenkinsa, TeamCity, wszystkie te tule do Continuous Integration. Tak naprawdę w idealnym świecie testerzy powinni być wręcz nawet administratorami tych narzędzi. Powinni wiedzieć, jak takie rzeczy zestawić, żeby działały. Tak naprawdę wyobraźcie sobie, że są firmy, które puszczając builda stawiają wszystko od początku, czyli kiedy puszczamy RAM i dostajemy nową instancję tego Jenkinsa. Na tej nowej instancji Jenkinsa łączymy się z Selenium gridem, który też dopiero co powstał. Odpalamy testy na tym gridzie, zwijamy instancje i tak w kółko. Jakby w erze dockerów, w erze jakby automatyzacji możemy takie rzeczy robić. I human factor. Tutaj przy zapowiedzi koleżanka wspomniała o CIA. Ten temat dość oryginalnie przedstawię, także mam nadzieję, że nie wyjdziecie, bo myślę, że warto zostać do końca. Dobra, teraz przejdziemy po kolei tak naprawdę po tych wszystkich czterech sposobach. Shift left, tak jak już wspomniałem, nasze aktywności skupiają się na początku procesu. Tutaj nie widzicie. Wyobraźcie sobie, że tutaj jest szare. Sorki, ale światło jest takie, że jakby w takim klasycznym modelu jakości często zaczynamy testy po tym, jak programista skończył dany feature. Natomiast shift left skupiamy się wcześniej. Teoria. Ten wykres pewnie znacie. On jest bodajże w ISTQB. Koszt znalezienia buga w poszczególnych fazach developmentu. Przyjmuje się, że tak naprawdę przejście z każdej fazy zwiększa koszt o 10 razy. Czyli jeżeli tak naprawdę znajdziemy buga na produkcji, na przykład okaże się, że dany feature tak naprawdę nikt nie chce go używać, no to koszty są zdecydowanie większe.
Dobra, teraz będzie historyjka. Historyjka będzie z książki The Lean Startup Erika Riesa. Kilka lat temu, pewnie pamiętacie, były popularne tak zwane awatary. Wszystkie firmy wprowadzały na swoje strony awatary. Ktoś mógł sobie wybrać, że ma blond włosy, że nie wiem, jest napakowany, albo że ma rude włosy. To już trochę minęło, teraz to się wydaje nieco śmieszne, ale historia właśnie pochodzi z tego czasu. I była sobie właśnie firma, która prowadziła taki czat jakby w świecie jakby wirtualnym, czyli tam były jakieś drzewa, żeby jakby przyjemniej się ludziom rozmawiało. No to był jakiś tak zwany świat. I w tym świecie były te nasze awatary. Na początku było to bardzo statyczne, czyli te awatary w żaden sposób się nie poruszały. Nic poza tym, że były na ekranie, nie robiły. I ta firma postanowiła, że awatary zaczną chodzić. Chcieli dostarczyć użytkownikom taką funkcjonalność, żeby awatar, na przykład mój, mógł sobie przejść tutaj i zagadać do kogoś. Pewnie jak gracie w gry komputerowe, to wiecie, jak ciężko jest odtworzyć ruch ludzki, tak naprawdę chód. Nawet teraz w jakichś popularniejszych animacjach ten chód nie wygląda naturalnie. No i efekt był taki, że ta firma przeceniła trochę swoje możliwości. Czyli nie udało im się zrobić dobrego chodu i byli zażenowani tym, w jaki sposób te awatary chodziły. No i oczywiście, jak to zwykle w firmach, spotkania kryzysowe, szukanie winnych. I ktoś rzucił hasło, że może po prostu zrobimy tak, że te awatary będą się teleportować. Czyli powiedzmy, jestem tu i klikam, jestem tam. No i okej, okay, jedyna słuszna opcja. Firma wylisuje swój produkt. Jest na produkcji, nawet nie pisze w notkach, że taka funkcjonalność jest, po prostu są rozczarowani sobą, że nie udało mi się tego dowieść i jakby się zupełnie tym nie chwalą. I co się okazuje? Okazuje się, że zaczyna spływać feedback od użytkowników, którzy są zachwyceni. Są zachwyceni tym, że wreszcie mogą się teleportować. I tak naprawdę jakby dochody firmy nagle rosną. I to jest właśnie świetny przykład na to, że czasem warto się w pracy zastanowić nad tym, czy my tak naprawdę robimy właściwą rzecz. Dobra, kolejna rzecz, piramida testów. Też pewnie znacie. Dopisałem tutaj testy kontraktowe. Jeżeli nie wiecie, czym są testy kontraktowe, to polecam się dowiedzieć. Ja jako rekruter również często o to pytam. Także warto. I tak naprawdę piramida testów z jakiegoś powodu ma złą sławę. Wszyscy mówią, że to jest tak naprawdę jakiś tam model, ale on nie ma odzwierciedlenia rzeczywistości. Ja się trochę z tym nie zgadzam. Mi się wydaje, że tak naprawdę powinniśmy się zawsze tego trzymać, chyba że jest na to dobry powód. Ja na przykład pracując w Frontlandium mam dobry powód na to, żeby było dużo testów integracyjnych, bo jakby korzystając z Selenium zawsze korzysta się z drivera. To pewnie wiecie. Korzysta się z Chroma, Firefoxa i tak dalej. I tak naprawdę we Frontlandium ta piramida jest taka, że unitów jest mniej więcej tyle, co testów integracyjnych. Ale warto zawsze jednak mieć z tyłu głowy, że ta piramida to jest
coś rozsądnego. To jest coś, co ma sens. Dobra, inne przykłady. Możemy sobie wydevelopować jakieś pluginy do IntelliJ-a, do naszego środowiska koderskiego. Continuous Integration, Continuous Delivery, czyli to, o czym wspomniałem, ciągłe dostarczanie, ciągłe dostosowanie na produkcję. Możemy też pomyśleć o czymś bardziej oryginalnym, czyli jeżeli ktoś coś zepsuje, to możemy włączyć tak zwany beacon, czyli taki alarm jak w straży pożarnej. Poza tym, jeśli ktoś coś zepsuje, no to może na przykład kupić cukierki itd. itd. Definition of Ready. Definition of Ready to jest taki dokument, który określa nam, co musi być zawarte w tasku, żeby był on podjęty do developmentu, do programowania. Czyli idealnie w takim Definition of Ready chcielibyśmy mieć informację, ile zarobimy, dostarczając daną funkcjonalność. Dobra, kiedy tak naprawdę powinniśmy skręcić w lewo? Taski z deadline'ami, czyli GDPR. Pewnie kojarzycie, ostatnia akcja. Po prostu trzeba było zdążyć przed terminem X. Do tego lepiej jest zacząć testować jak najwcześniej, bo później może zabraknąć czasu. Następna rzecz. Koszty automatyzacji przewyższają dochody. Jeżeli tak naprawdę będziecie mieć kiedyś startup, no to nie zaczniecie swojej pracy od testów. Prawdopodobnie zaczniecie od dostarczenia jakiejś działającej aplikacji czy innej rzeczy i dopiero później, jak już zdobędziecie klientów, to zaczniecie testowanie. Poza tym firmy z ugruntowaną jakby renomą. Załóżmy, że pracujemy w Google i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nowa rzecz, którą budujemy, była słaba, bo słabo działała i tak dalej. Musimy myśleć o tym, że jakby akcje pójdą w dół i tak dalej, i tak dalej. I tak jak wspomniałem, startupy. Dobra, idźmy dalej. Shift right, czyli skręt na Proda. To jest klepsydra Katriny Kloki. Katrina napisała taką popularną książkę, podlinkuję Wam ją na końcu prezentacji, w której złapowała piramidę testów z piramidą produkcji. Czyli tak naprawdę na produkcji chcielibyśmy mieć alerty, jeśli coś nie idzie, chcielibyśmy monitorować produkcję, chcielibyśmy mieć logi, po prostu chcielibyśmy wiedzieć, kiedy nasi klienci mają jakieś kłopoty. Uzasadnienie. Zmniejszając czas pomiędzy kolejnymi listami, zmniejszamy, tutaj jest błąd, zmniejszamy ryzyko błędów na produkcji. Czyli załóżmy, że mamy działającego Gmaila i chcemy do niego coś dograć, to tak naprawdę chcemy, żeby to, co dogrywamy, było możliwie jak najmniejsze. Bo pewnie wiecie, że tam programiści zawsze jakieś błędy wprowadzą. Jeżeli dogrywamy mało commitów, mało kodu do działającej wersji, no to mamy mniejsze szanse na błędy. I Shift Right ma za zadanie monitorować produkcję, alarmować o problemach. Poza tym chcemy również mieć procedury, które pozwolą zmniejszyć impact awarii. Jeżeli nie działa Spotify, no to chcemy wiedzieć, co kto ma robić, żeby ten Spotify już działał, bo jeszcze nam się ludzie wykruszą. Dlatego możemy jako testerzy testować pewne rzeczy na produkcji. Możemy testować przepinanie ruchu pomiędzy pulą aktywną, nieaktywną. Możemy mieć tak zwanego kanarka. Kanarek to jest serwer, który dostaje dwa razy więcej ruchu. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie na www.onet.pl
I pierwsze, co się dzieje, to uderzacie w load balancer, który przepina was na serwer, nie wiem, na przykład trzeci. I kanarek to jest serwer, który ma dwa razy więcej ruchu w porównaniu do innych serwerów. Robi się to po to, żeby wykryć możliwie jak najszybciej problemy z wydajnością. Czyli jeżeli wprowadzimy jakieś negatywne zmiany w naszej aplikacji, to chcemy wiedzieć, że nasz kanarek zacznie mieć problemy z obsłużeniem ruchu. Dobra. Poza tym weryfikacja hipotez biznesowych, AB testy. Pewnie słyszeliście o tym. AB testy to są testy na produkcji, gdzie połowa naszych użytkowników dostaje funkcjonalność A, a połowa dostaje funkcjonalność B. Może się tak zdarzyć, na przykład teraz dostałem, dzisiaj nawet, w apce gmailowej dostałem nowy widok Gmaila. Pewnie też niedługo dostaniecie. I może się okazać, że część z was tego widoku nie ma, a część ma. To jest właśnie typowy test AB. Poza tym feature flagi działają tak, że wpisujemy wersję jakby z ifem w kodzie, czyli jeżeli dany feature jest włączony, to użytkownik zobaczy nowy feature, jeżeli jest niewłączony, to go nie zobaczy. Przykłady. Tutaj trochę pojechałem futurystycznie. Ogólnie możemy weryfikować w jakiś sposób logi, nie wiem jeszcze jaki. Możemy je zautomatyzować, mieć zautomatyzowane testy dymne na produkcji, na przykład używając Selenium czy czegokolwiek innego. I powinniśmy też optymalizować proces dostarczania oprogramowania. Dobra. I kiedy tak naprawdę skręcamy w prawo? Kiedy interesuje nas, jak działa produkcja? Moim zdaniem zawsze. Wydaje mi się, że jako testerzy często popełniamy taki błąd, że interesuje nas tylko środowisko testowe. Że nasza rola kończy się na tym, że przetestowaliśmy na środowisku testowym, to już nas więcej nie obchodzi. A powinniśmy jednak wyjść trochę dalej i zainteresować się tym, żeby nasi klienci mieli działający produkt. Dobra. Trzecia rzecz, czyli słynny testops. O testopsie ogólnie ile ludzi, tyle definicji. Ja przez testops rozumiem takie kierowanie swoją karierą, żeby być jakby pośrodku różnych dziedzin. Czyli na przykład, żeby być dobrym testerem manualnym czy tam eksploracyjnym, znać się trochę na wydajności, wiedzieć co to jest JMeter czy tam Gatling, być w miarę dobrym DevOpsem, potrafić też kodować. Jeżeli ogólnie zachęcam was do tego, żeby trenować kodowanie, bo wydaje mi się, że tak naprawdę największy zysk finansowy na rynku pracy obecnie jest jednak, jeżeli zna się Java na przykład, albo Pythona, albo JavaScript, albo jakikolwiek inny język programowania. I uzasadnienie. Inżynieria produktywności wymusza szeroki zakres wiedzy i umiejętności osób, które się nią zajmują. Ale niestety, testops to taki tester jakby na kodach, czy tam mega tester, który potrafi nie tylko automatyzować testy, ale również wszelkie inne operacje komputerowe. To jest też ciekawostka, że często programiści cieszą się, jeżeli ich tester, który jest w ich zespole, zajmuje się takimi rzeczami, bo oni z kolei mogą się wtedy skupić na pisaniu feature'ów i nie muszą się przejmować, że na przykład Jenkins nie działa. To jest ciekawe. To jest moja
To nie jest sprawdzony fakt. Natomiast to jest moje przypuszczenie. Wydaje mi się, że tak naprawdę coraz trudniej będzie zostać testerem, jeżeli coraz trudniej będzie znaleźć pracę jako junior. Natomiast bardzo chciane jego prace będą seniorzy. Zresztą to już widzicie, pewnie widzieliście na testerach.pl artykuł Radka z Miligina na ten temat, że tak naprawdę to jest trudny czas dla juniorów. Bardzo trudno jest znaleźć pierwszą pracę. Ja mogę wam powiedzieć, dlaczego tak jest z perspektywy osoby, która pracuje w zespole. Wyobraźmy sobie, że przyjmujemy do pracy juniora i niestety jest tak, że musimy go uczyć. Jakby on nie dość, że zajmuje swój czas, za który oczywiście dostaje wynagrodzenie, to jeszcze zajmuje czas seniora. Niestety. Żeby junior dostarczał jakby rzeczy wysokiej jakości, rzeczy utrzymywalne, rzeczy dobre, to niestety musi mieć opiekę seniora. I często się mówi o tym, że dziwimy się, dlaczego firmy nie chcą zatrudniać juniorów, którzy mogą płacić mniej. A wynika to stąd, że tak naprawdę w czasie pracy juniora jest też czas pracy seniora. I to się już okazuje być dużym kosztem. Nie mówiąc już o tym, że taki junior, którego wyszkolimy, tak naprawdę nie możemy go w żaden sposób zatrzymać w firmie. Dostanie lepszą ofertę, przegapimy czas podwyżek i po prostu sobie pójdzie z organizacji. Więc no niestety, tak jak powiedział Radek, to nie jest do końca czas juniorów. Dobra, często dostaję pytanie, w jaki sposób jako testerzy powinniśmy się uczyć. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taki wykres. To jest wykres skilli w kształcie litery T. To jest coś, co bardzo, bardzo wam polecam. Ogólnie rzecz biorąc, chcemy być w jednej rzeczy dobrzy, czyli chcemy być na przykład super wymiataczami, jeśli chodzi, nie wiem, o Java, o testy eksploracyjne, o cokolwiek innego. I chcemy mieć poza tym wiedzę szeroką. Chcemy wychodzić czasem poza swoją dziedzinę. Chcemy, nie wiem, wiedzieć, jak pracują na przykład inżynierowie operacyjni i tak dalej, i tak dalej. Mogę wam na swoim przykładzie powiedzieć, że ja na przykład chciałbym być dobry z Java. Zresztą pracuję nawet weekendy nad projektem swoim open source'owym. A poza tym nawet to, że tu jestem, świadczy o tym, że jakby chcę też swoje soft skills rozwijać. Też interesuję się kwestiami DevOpsowymi i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Lean Software Development. Ktoś słyszał takie hasło, czy nie? Ogólnie jest coś takiego jak miękki proces wytwarzania, czy tam lekki proces wytwarzania programowania. I w tym są zdefiniowane takie jakby waste, czyli marnotrawstwo. I my jako testerzy też czasem niestety te marnotrawstwa robimy. Nadprodukcja. To tutaj typowym przykładem z dziedziny testów jest napisanie za dużej ilości testów. Albo poświęcenie za dużej ilości czasu na jakąś funkcjonalność. Jeżeli coś da się pokryć jednym testem, to powinniśmy pisać jeden test, natomiast nie robić ich więcej. Praca w toku. To też jest trochę problem testerów. Być może ktoś z was jest w więcej niż jednym projekcie wobec tej pracy. Ja z tego czasu byłem w dwóch projektach i bardzo dużo czasu, mam wrażenie, traciłem na przełączaniu kontekstów. Czyli robiłem jedną rzecz, tak jak ktoś przychodził, robiłem drugą,
miałem jakby duży limit rzeczy in progress. Niepotrzebny transport zadań. To już jest trochę jakby mniej naglący problem, bo najczęściej testerzy są w zespole jedynym testerem, przynajmniej w Krakowie. Jakby pracujemy w Scrumie, pracujemy z deweloperami, więc tych zadań sobie nie przekazujemy. Czas oczekiwania. Kolejna rzecz. Znam z doświadczenia projekty, gdzie nieobecność testera, który pojechał na wakacje na 2 tygodnie, spowodowała to, że zespół nic nie dostarczył. Bo procedurę pracy mieli taką, że wszystko musiało przejść przez tego testera X. Czyli jakby zespół po prostu nie potrafił sobie poradzić samemu z testowaniem. Zwrotki, czyli testujemy coś i okazuje się, że coś nie działa. I tak, i tutaj możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy albo po prostu cofnąć zadanie do programisty, albo możemy się zastanowić, co wam polecam, dlaczego tak naprawdę to zadanie trafiło do implementacji po raz drugi. Warto się czasem zatrzymać i zastanowić, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. I ostatnia rzecz, niewłaściwy proces, no to jest dość oczywiste. No, zresztą wspomniałem o tym przykładzie zespołu, który przez 2 tygodnie nic nie dowiózł, bo wszyscy czekali na osobę, która się opalała. Dobra, teraz najciekawsza rzecz, przynajmniej taką mam nadzieję, czynnik ludzki. Tutaj mógłbym wam powiedzieć o różnych rzeczach coachingowych. Natomiast mam też świadomość tego, że wszyscy kwestią coachingową są jednak zmęczeni. Tutaj jest już absurd taki, że mamy nawet słowo coaching. Nie pytajcie mnie, co to jest. Dlatego przedstawię to w sposób odwrotny. Przeglądając internet, trafiłem kiedyś na manual CIA o sabotażu. Ten manual jest odtajniony. Można sobie go poczytać, zresztą podlinkuję go wam. Można się z niego dowiedzieć, jak na przykład zepsuć silnik w sposób, żeby nie być wykrytym. Tło historyczne tego manuala jest takie, że powstał on w czasach zimnej wojny i Amerykanie zatrudniali osoby w Rosji, głównie w Związku Radzieckim, tak zwanych sabotażystów. Ci sabotażyści mieli psuć produktywność, czyli musieli robić rzeczy takie, że po pierwsze nie dać się wykryć, że są sabotażystami, a po drugie powinny robić rzeczy, które jakby zmniejszą produktywność radzieckich zakładów. To jest już dość stare, dlatego chociaż to jest odtajnione, ale jest to lektura dość ciekawa. Cofnę jeszcze chwilę. Będą tutaj cytaty z tego i chciałbym, żebyście nie brali ich zbyt poważnie, tylko żebyście postawili przed nimi znak zaprzeczenia, tak naprawdę. Dobra. Pierwsza złota rada z manuala sabotażysty. Zawsze nalegaj na to, żeby wszystko przechodziło przez odpowiednie osoby. Nigdy nie pozwalaj na to, żeby pewna rzecz została zrobiona jakimś skrótem. Niech wszystko działa tak, jak powinno. Niech wszystko idzie przez odpowiednie kanały. Bądź ostrożny, rozsądny. Unikaj pośpiechu, bo jeżeli się śpieszymy, to później możemy się skompromitować, później będziemy mieć problemy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy jakąś robotę do zrobienia, to zadbajmy o to, żeby zacząć pracę od rzeczy najmniej istotnej, a rzeczy istotne warto jakby przekazać do zrobienia nowym pracownikom, niedoświadczonym.
Jeżeli jest jakaś krytyczna rzecz do zrobienia, to zróbmy spotkanie, zróbmy konferencję, porozmawiajmy o tym. To na pewno pomoże. Pracujmy powoli, nie automatyzujemy nic. Myślmy o tym, w jaki sposób sprawić, żeby nasz sposób pracy był jak najbardziej rozległy. Jeżeli mamy nową osobę, to nie uczmy ją niczego. Jeżeli już zostaniemy zmuszeni do trenowania kogoś, to możemy przekazać im błędne instrukcje. Tak na serio, to jest fotka mojego syna, chciałem się pochwalić. Tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby chcę go się tu znalazł. Jest bibliografia, ja wam podeślę tą prezentację. Tutaj są książki, które wymieniłem. Ta druga pozycja to jest pozycja Katriny Klonki. To jest ta osoba, która stworzyła tą klepsydę do testów na produkcji. Jest również manual CIA. Jeżeli macie jakiegoś sąsiada, którego nie lubicie, kupił sobie nową furę, to nie otwierajcie tego. Poza tym bibliografia. No tutaj większość artykułów jest moich. Tak naprawdę ta prezentacja jest syntezą tego, co już napisałem kiedyś na to. Dobra, to dziękuję i czekam na wasze pytania. A pan mówiłeś o blueprint testing i A/B testing. Czy one się różnią? Bo was sterują ruchem, że część użytkowników idzie w nie ma część w tablicy. To zacznę od Blueprint. Blueprint to jest jakby sposób deploymentu polegającego na tym, że mamy dwie pule serwerów. Czyli mamy pulę serwerów z obecną wersją kodu, na którą przekierujemy klientów, i mamy pulę serwerów, na której nie ma żadnego ruchu klienckiego. I jeżeli robimy nowy release, to deployujemy go najpierw na pulę, która nie ma żadnego ruchu klienckiego. Po czym z puli aktywnej powoli przepinamy klientów na pulę z nowym listem. Czyli na początku przepinamy 2% klientów, sprawdzamy, że wszystko im działa, później przepinamy jakąś większą ilość. Możemy też na przykład zacząć od pracowników na początek. A i też są jakieś nowe funkcjonalności. Tak. To tam jest jakby nowy release. Jeśli chodzi o testy AB, to działa to tak. Testy AB są już na jednej puli, przynajmniej powinny być. I chodzi o to, że połowa osób dostaje funkcjonalność A, a połowa osób dostaje funkcjonalność B. Czyli na przykład połowa osób dostaje nowy widok Gmaila, a połowa osób dostaje stary widok Gmaila. I sprawdzamy, że nowy widok przyniósł nam więcej pieniędzy. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem? Tak, natomiast.